Tak naprawdę komunikaty pogodowe spływały do nas już od czwartku. Wiedzieliśmy, że sytuacja może być trudna. Niestety ona się dzisiaj potwierdziła. No i musieliśmy zweryfikować te wszystkie plany, te wszystkie zamierzenia, no i przede wszystkim program koncertowy. W chwili obecnej jest możliwość, aby wystąpiły na scenie dwa zespoły, mianowicie o godzinie 19 zespół Indigo Child, o 20 tradycyjne Światełko do Nieba i po Światełku do Nieba zespół Syjon Fan. Niestety nie ma możliwości już w tej chwili, aby wystąpił na scenie, tak jak planowaliśmy to. Zespół Various Monks, który miał być gwiazdą wieczoru, z uwagi na to, że musieliśmy zdemontować część scenografii i niestety także część nagłośnienia. O tej porze już tego nagłośnienia nie jesteśmy w stanie zamontować, nie mamy na to czasu. W związku z tym podpisaliśmy wstępne porozumienie z zespołem Various Monks, iż w zamian za dziś wystąpią na Dniach Opola. Czy licytacje, które miały odbywać się od godziny 14 dzisiaj na rynku, odbędą się również przynajmniej w jakiejś okrojonej części i co z resztą przedmiotów, które miałeś do licytacji właśnie na scenie? Tak, licytacje się odbędą. No, w związku z tym, że mamy dużo, dużo mniej czasu, wybierzemy najciekawsze, najcenniejsze przedmioty, które będziemy chcieli zlicytować. Może to będzie 5, może to będzie 10 przedmiotów, ale będziemy chcieli zrobić wszystko, aby te licytacje się odbyły, bo to już jest taka nasza włośpowa tradycja, iż przed Światełkiem do Nieba te licytacje się odbywają. Mieszkańcy na pewno też na to czekają, dlatego te licytacje się odbędą. A to, co wszystko przeznaczyliśmy na licytacje na scenie, które się dzisiaj nie odbędą z uwagi na czas, z uwagi na pogodę, wszystkie trafią na aukcję WOŚP Allegro, dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Opola do śledzenia tych aukcji Allegro WOŚP Opole. One dołączą do tych przedmiotów, które już w tej chwili są licytowane i myślę, że cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo tych aukcji już jest chyba przeszło ponad 180. A jak kwestujący, czy już dzisiaj zauważyłeś, że wcześniej na przykład rezygnują z kwestowania ze względu na pogodę, czy walczą do końca? Walczą do końca. Wolontariusze to są twarde osoby, które się nigdy nie poddają mimo tych warunków atmosferycznych, o czym świadczy nasz wynik, ponieważ mamy już podliczone te puszki, które do nas wróciły. Jest to już ponad 60 tysięcy, a w naszej MDK-owskiej e-skarbonce mamy 44 tysiące złotych. W związku z czym, szybko podliczając, mniej więcej przekroczyliśmy 100 tysięcy złotych. To jest pizza od Zebry, która gra z nami od wielu, wielu lat. Wiemy, że firmie się nie najlepiej powodzi, ale nie mogliśmy im odmówić odebrania tej jednej pizzy dla wolontariuszy, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Siemasz, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Dzięki. Pogoda nie sprzyjała, ale jak z dobrymi sercami? Czy sprzyjały za to wbrew wiatrowi i wszystkim przeciwnościom? Trochę tak, trochę mniej niż w zeszłych latach, nie da się ukryć, ale mobilizacja wszystkich na to, żeby wrzucić na orkiestrę, pomóc osobom potrzebującym jest ogromna. Wspólnie razem od paru godzin z przerwami poruszamy się po mieście i widzimy cały czas życzliwość ludzi. Pokaż nam, czy puszka jest ciężka. Jest bardzo ciężka, bo są groszówki, są też papierowe pieniądze i fajnie, że ludzie wrzucają. A ty uważasz, że taka pomoc jest ważna? Bardzo ważna. A dlaczego? Bo można pomóc różnym ludziom, jak czegoś potrzebują. To teraz co? Liczenie i czekanie na koncert, który jednak ma się podobno odbyć? Podobno ma się koncert odbyć, oby, bo warunki rzeczywiście są trudne. Oczywiście będziemy, zapraszamy wszystkich odważnych i tych, którzy się nie boją zimy, bo innych przeciwwskazań nie ma. Wspólnie Światełko do Nieba, piękna tradycja razem. No a my policzymy, ile mamy. Wagowo bilonu na pewno więcej, aczkolwiek większą wartość mają banknoty oczywiście. Jest mniej więcej podobnie, jak było w zeszłym roku, chociaż pogoda może spowodowała to, że trochę mniej ludzi chodzi po mieście, bo kiedyś te puszki wydawały mi się troszkę bardziej obfite były, chociaż to jeszcze nie koniec, dopiero się zaczynają schodzić, także myślę, że będzie dobrze, tak jak zawsze. Na dzisiaj już kończycie kwestowanie. Jak poszło przy tej trudnej aurze pogodowej? Było w porządku, ale zimno, ale znaleźli się ludzie, którzy wpłacili ten jednak pieniążek do nas, do puszek. Od której dzisiaj kwestujecie? Ja od 9:30 i właśnie przed chwilą skończyłam i przyjechałam z rodziną. Czy ciężka jest puszka? Jak szło? No, ciężka jakoś za bardzo nie jest, jednak dziewczynom więcej wrzucają, ale ważne, że każdy grosz się liczy.